Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a to jest kolejny materiał z mojej premierowej serii, czyli Call of Duty Modern Warfare na maksymalnym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli realnym, real mode. Także ciśniemy z naszą gierką. Okej, słuchajcie, zainstalowały mi się jakieś tam sterowniki, jakieś, słuchajcie, aktualizacje. No mam nadzieję, że teraz będzie lepiej szło. Także no przepraszam was za same problemy techniczne, ale no... Nie wiem, czy to jest wina też gry, jak tutaj Martin nam mówił, jeden z widzów, czy życzy po prostu tego, że nie gram na produkcji, którą w pełni kupiłem, tylko na koncie, którą mi udostępnił kolega. Nie wiem, no mam nadzieję, że teraz będzie lepiej po tych aktualizacjach. Dobra, wznówmy sobie grę. Wznowić grę, tak. Nie wiem, gdzie nam zapisało. Checkpointy są dosyć tutaj częste, mimo tego najcięższego poziomu trudności, bo na nim gramy właśnie, czyli tym realnym. Zobaczymy, gdzie ono to w ogóle nas wywali. Mam nadzieję, że tutaj nie zresetowała nam się cała gra. Cały czas mam ten syndrom jak z Duma, nie? Że jak zginiecie czy coś, to nieważne na której misji, to i tak zaczynacie od początku, nie? Jak, a sami widzieliście, co się ostatnio na Dumie dzieje. Tak czy siak mam tutaj najnowszą produkcję. Najnowsze Call of Duty, dla którego niektórzy nawet po nocach siedzieli, żeby po prostu zagrać w ten tytuł. Ja nie jestem aż takim mega fanem, ale wiem, że to jest dobra gra, że się fajnie strzela, po prostu. Gra w ogóle była realizowana w współpracy z żołnierzami Neofils, tak? Mamy dane, o matko. Że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy zasadzkę. Neofils? Wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. Dobra, C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Dobra, na razie filmiki chodzą całkiem nieźle. Sara, Jala, Merki, Zeleme Kafu. Alex, załóż to. Dawaj. Jak wyglądam? Ujdzie. Jak szejk. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Alex, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Ukryj broń 4, dobra. Okej. Ale go przyjeżdżę, ty. Masakra. Wojska Barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu oficerowie. Spokojnie, Burek. Ja jestem swój. Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Znowu gramy tym bohaterem z początku gry. Zmieszaj się w tłum. Mężczyźni idą tam! Wejdź głównymi drzwiami. Spotkamy się po drugiej stronie. Gdzie idą mężczyźni? Tu? Wracaj do roboty! Nie podchodź bliżej! Gdzie on mam iść? Dalej, Alex. Za nimi. Mężczyźni idą tam! Gdzie idą tam? Ja pierdolę, no gdzie tam? Zrywa się, inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! No to ja idę do pracy. Zrób co mówię i zmieszaj się w tłum. No gdzie mam iść do... Spotkamy się po drugiej stronie. Tu mam iść do pracy! No mam cegłę wziąć. Mimo mojej szczodrości i ochrony. Przepraszam, pustaka muszę wziąć. Już widzę to komentarza. Sam jesteś pustak! Zapewnić bezpieczeństwo
No teraz Burek to nie szczeka, jakbym pustaka wziął. To za morda. Ci żałośni terroryści są rakiem, który toczy ten piękny kraj. Przedostałeś się. W lewo, idź uliczką. No teraz to ja wiem, gdzie iść. W lewo to w lewo, a nie. No. No widzę. Do niego. Powoli. Niech cię zauważy. A no stoj! O! To było dobre, koleżanko. Pomał z nią się cegłą? Pokazaliście mu litość? Schowaj broń. Krzycz ile wleźnie. Alek, i tak nikt nie przyjdzie. Karim? Dobra. Uważaj na siebie, siostro. Czyli musiałem wyeliminować go po prostu. Jesteś zaradny. Dobrze. Z bliska. Bez używania broni. I czemu wziąć tą cegłę? Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Pierdziele, pustaka, ja tu mam karabin. Kurwa. Co się dzieje, koleżanko? Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Filtr oleju mu znaleźć. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Przy pojazdach cywilnych, ale niestety widzę to same wojskowe. Ten jest pusty. Szukaj dalej. Barków to się widzę ładnie tutaj mądruje. Przez radio. Przez radio to każdy potrafi. Czytałeś tą książkę? Naprawdę? Sprawdził w garażu. A gdzie ja teraz wyszedłem? To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oflankuj z prawej. Dobra. Oflankuj strażników. Po prawej. Z prawej mówisz. Tak. Czemu mówisz z prawej? Może powiedzieć na tych frajerów, co się na nich właśnie gapie. Ukryj broń. Ja tutaj mam ukryć broń. Chyba, że oflamkuj, to może z tej strony. Boże. Co tu się dzieje? Zajmij się dwoma. Ja dorwę resztę. Dobrze, tato. Niezła jest ta laska, słuchajcie. Czysto. Nie wychylaj się. Ty ją mam. Ty. Czekaj, jak to się zmienia? Pokawki. Dawaj, strzelbę. Dobra. Dobra, strzelbę to ja uwielbiam. Alex, do środka. Już, już. Ja chciałem tylko pukawkę zawsze. Strzelbunie pokochaną chciałem mieć. Odsuń się od drzwi. Ostrożnie. Mogą być treściaśki. Masz go na celowniku? Czekaj. No czy... Tak. Weź dwóch. Ja zajmę się trzecim. Teraz... Czemu ja muszę? Spokój na tyłach. Czysto. Tędy. No okej. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Ma ktoś strzelbę? Wziąłbym amunicję. Nie. Schowaj broń. Wychodzimy. Już, już. Chodź za mną. Za mną. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że wziąłem to noże. Jeśli będziecie się stawiać generałowi Barkowowi, dostaniecie przykładnie ukarani. Ale zwróćcie uwagę na to. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Proszę. Ona się boi. Zbocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich.
Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju, jeśli będziemy współpracować. To terroryści powodują ból, który dotyka nas wszystkich. Działajmy razem. Ja chcę iść na żyletę. Wydajcie ich, a zostaniecie nagrodzeni. Tędy. A gdzie ona poszła? Ruszajmy. Ja to zawsze odjebę gdzieś. Tędy. Gdzie tędy? Chodź. A, jest dobra. Znowu bym odwalił. Kurwa, to przecież zbrodnia wojenna. Kara za kradzież gazu. Barkow chce zrobić z nich przykład. Co możemy zrobić? Wypełnij naszą misję, a na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Bardzo chętnie, koleżanko. Ale błagam, żebym ja już nie brał tych pustaków. Sam już i tak wystarczy, że już gram jak pustak. Dobra, żartowałem. Nie, gram na pustak. Większy poziom trudności trzeba się wziąć. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska w bazie. Tak, podłóż ładunki pod helikopter. Odkłaniam się. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy na naszych. Dobra, czyli musimy tak typowo teraz wziąć takie typową skralankę. Tak, podłóż ładunki wybuchowe. No tak, tylko jak ja mam tam dojść? Ukryj broń. Strażnicy przy wejściu. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. No, na pewno chyba nie od tej strony, jak mnie widzą. Potruptamy sobie schodami. Bater jest tam. Że nigdy nie damy się stąd wygnać armii złodziei i terrorystów. Dobra, to są ludzie, normalni cywile. Tamtego bym zdjął. Wytrzebimy wichrzycieli i utrzymamy to terytorium. Kurwa, dużo. Myślałem, że tamten jest drugi, ale to jakiś cywil. Naszych wrogów czeka nie zwycięstwo, lecz śmierć. Na przoduj. Dobrze, patrzy na mnie na ten jeden strzał. Rosja, no na pewno was Rosja obroni, słuchajcie. Będzie was wiszać na dźwigach. Na pewno to dobrze świadczy o Rosji. Nie, ja się wracam definitywnie. Okej. Urzekistan krwawi. Zaczyna mu brakować żołnierzy. Tam coś jest. Alex, jesteś na dachu przy helikopterze? Wciąż szukam drogi na górę. Przykładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Ci wrogowie to wasi przyjaciele i członkowie rodziny. Ci wichrzyciele są wśród nas. Morda, szpiclu. Dobra, przejdziemy sobie. Schowaj broń, dawaj. Kurwa! Aj, i wyszła mi. Zobaczyli mnie i wyszła mi. I tyle mi było tej misji po cichu, słuchajcie. I od początku. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Dzisiaj zostaną ukarani. Ci, którzy wierzą, że moje wojska. No to mam amunicję. Okej, okay. Ale ta strzelbunia mi się podoba. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł nie korzystać na tym poziomie trudności, ale... Przydałoby się go, wiecie, załatwić od razu. Wytrzebimy wichrzycieli
Albo tak, podejść do niego i od razu wyjąć broń. Robotnicy idą tam. Ale mi po cichu misja wyszła. Użyj filtra oleju do wyciszenia broni. To da nam największe szanse. Przepraszam, ja jedynkę nacisnąłem, miałem dwójkę. Pomyliły mi się przyciski. Miss click, sorry. Ale ja lamię. Wyjątkowo. Nie wiem, czy chować tą broń, czy nie chować. Odwaliłem też. A kiedy? Nie mogę się doczekać, jak postrzelam ze strzelby. Przy helikopterze? Wciąż szukam drogi na górę. Przykładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Ci wrogowie, wasi przyjaciele i członkowie rodziny. Są wśród nas. No teraz to się możemy bawić, słuchajcie. Przeciwko naszemu ludowi. Do strzelbuni. Teraz spróbujmy zajść tak, żeby mnie chociaż jeden nie widział. Fuck! Ten trzeci rozwalił system. Ta strzelba, nie wiem czy ona jest dobra. Bo wiecie, nie zdążę nawet wykonać strzału. Znaczy, nie zdążę przeładować i tamten ściągnie. To jest tam na strzał, to jest na tym poziomie trudności, to jest masakra jakaś. Chyba, że po prostu damy szansę strzelbie, ale nie będziemy za bardzo wychodzić. Po prostu tak sobie przymierzymy. Ja pierdolę, widzicie co się dzieje? Widzicie co się dzieje? Wiecie co, zmieńmy sobie na ten pistolecik jednak. Ta strzelba, kurczę, no fajnie, wiecie, lubię strzelby, ale kurczę nie w takich grach. Strasznie się strzela. Zmienimy teraz. A może wcześniej jak pocisnąłem może strzelbę tym, to ktoś tam wyszedł. Dlatego mnie zauważyli. O Jezus, nie chciałem cegloka wziąć. I pozbędziemy się tych, których nie powinno tu być. Weź może strzelbę. To schowaj broń. Jestem generał Roman. A i tutaj się będę wracał. Dobra, to nie ma sensu. Mam nadzieję, że uzupełniła mi się amunicja. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Tu mnie jakiś faga zastrzelił. Teraz nikogo tu nie ma. Dobra, cele są tam. Nie może być ładu i pokoju, dopóki nie wyeliminujemy
Kurczę, nic tu nie widzę. Jako człowiek prawny i generał. To jest chyba jakiś cywil, nie? Kara karą, zbrodnia zbrodnią, ale... Będziemy eliminować agitatorów jednego po drugim. Stworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy na naszych ulicach. No tutaj się nie dostanę, musimy iść z drabiną. Rewolucja przynosi wojnę. Chyba, że tutaj przejdziemy tymi schodami. Ryzykuję, bo tak nie... Mało tutaj widzę, mam ograniczoną pole widzenia. Przeciwnik może być wszędzie. Ukryj broń. Dobra. Przy wejściu. Dwóch leży. Nieźle. Naszych wrogów czeka nie zwycięstwo, lecz śmierć. Okej. Rosja pragnie bronić was. To może wyjmijmy broń, bo zawsze mi informuje, jak jest gdzieś przeciwnik, opcją schowaj broń. Dobra, pierwszy cel jest tutaj. O kurwa. Chyba. Jestem przy celu. Wiesz co robić. Uzbekistan krwawi. Zaczyna mu brakować żołnierzy. Czort! Zjeść trup! Ciebie hana! Jak on tu, jakim cudem zleciał z tych schodów. Chyba nie mam już amunicji do tego. To wasi przyjaciele. Wiesz co robić. Ci wichrzyciele. Wichrzyciele. Ale on gada naprawdę jak... Jak typowa menda. Dodałbym nawet, że nazistowska, ale to nie jest niestety Wolfenstein. A może istety. Ładunek podłożony. To powinno odwrócić ich uwagę. Zgodnie z planem. Teraz drugi helikopter. Przyjąłem, tylko zobaczę, czy tutaj mam amunicję jako przy gościu do pistoleciku. I naprawdę mi zależy. Bo jednak co jak co na ten pistolet... Ten pistolecik jednak wiecie... Szybciej strzela niż strzelba. A ja chyba nie mam amunicji do niego. Chuj, zaryzykujemy. Kolejny jest tam, tylko ja nie wiem jak tam przejdę, chyba od tej strony. Rosja to wasz sojusznik. Możemy być partnerami. Razem tworzymy jeden front przeciwko Zachodowi. Ach, ta Rosja. Których nie powinno tu być. Putin naprawdę cieszy się jak dziecko, że mu chłopaków tutaj zażynam. Albo to chyba raczej nic nie znajdziemy. Znaczy się będziemy wracać. Mimo mojej szczodrości i ochrony. Chyba tam jest cel. Stanie siły, które nie rozumieją lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo. Tu nikogo nie ma. Tam kogoś widzę. A to jest nasza bohaterka, dobra. Koleżanka, może tak. Czysto. Ci żałośni terroryści są ci oburek, który toczy ten piękny kraj. Nie, no nie mam amunicji. Nie mogę być
Morda. Nie chcę niestety. Sorry, że zabiłem pieska, ale. Wykrywaliby mnie przez niego. Wykryliby mnie, przepraszam. Jako człowiek prawny i generał wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Ja tu wolę nie iść. Bo jak spadnę, to nie wejdę. Znowu znajdziecie. Tylko zbrodnia i kara. Masz strażnika. Na górze schodów. Po lewej. Widzę, po lewej. Uważajcie na tłum. Możecie odstrzelać ewentualne zagrożenia. Dobra czujność. Mnie się wydaje, że ja go pierwszy zauważyłem, niż później poszedł komunikat, że ona go widzi, ale okej. Okay. Zajęłam się nim. Naprawdę? Naprawdę? No to masz tam na dole trupa pieska i cię przytul. Pod moją komendą będziemy eliminować agitatorów jednego. Nikt nie ma amunicji do strzelby, a do pistoleciku też nie. Ładunek podłożony. Przegrupujmy się przy mnie. Spotkaj się z Farah. Farah. Okej. Okay. Nie wiem, czy mogę wstać, czy nie mogę wstać. Czy mogę wstać? Powiedzieć, na co mnie stać? Przedostań się do mnie, Alex. Wróg czy cywil? No widzę cię, ale jak mam tam przejść? Dzisiaj zostaną ukarani. Czy boję się wstać, wiecie, bo znowu kulkę dostanę i po zabawie będzie. Wierzą, że moje wojska zostaną pokonane dzięki tym taktykom terroru oraz. Tutaj są schody. W drodze się zawiodło. Nigdy, przenigdy nie damy się stąd wygnać armii. O nie. Chyba, że tych mam załatwić po prostu. Czy mam jakąś inną drogę? Przejścia tam? Bo to chyba nie zaskoczę, co? Szczerze powiedziawszy, to wątpię. Czy damy radę tam przeskoczyć? Tibor, siema, jak tam kot? No fajnie się gra, tylko że wiesz, ja go kupiłem... Dobry wieczór, kolego. Jak go kupiłem typowo pod... kupiłem, kolega mi ten... konto... udostępnił. Ja go tylko kupiłem na... Jezus, kupiłem! Gram tylko dla fabularnej rozgrywki. Single mnie to nie interesuje, ale świetnie się strzela, świetnie się gra. Ciekawa fabuła. Kurczę, schowajmy broń. Kurczę, kusi mnie, żeby ich załatwić, ale może mnie jakoś nie ten. Ja nie miałbym z nimi szans. Czterech ich jest, widzę. Tibor, o kurde, jakaś maszyna propagandowa w tle, a żebyś wiedział. O, świetnie tu ująłeś, brakowało mi tego słowa, słuchajcie. Maszyna propagandowa. No, ładnie to powiedziałeś, pięknie. No właśnie, to jest to, cały czas pieprzy. To co poły? Dobra. Czysto, już pora. Dziś lud Urzykistanu ma się pod moimi rządami o wiele lepiej. Wysadzaj. No to pierdot! Będzie. Pięknie jebło, Alex. Dobra robota. Tędy. Jebło i na roz, koleżanko. Czekaj. Zostań z lewej. Zobaczmy coś. Wow. Zadziałało. Wojska z bazy wyruszają. Okej. Dobra. Nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się. Chodź. Pod ciężarówkę. Idą kolejni. Nie oddalaj się. Dobra. Nie oddalam się. Jezu, ile ich jest.
Na dowidzenia. Jaki miły prezent. No. Szkoda, że ominął nas fajerwerki. Szkoda, że 3 miesiące tylko do Wigilii. No i do Sylwestra też jak fajne imberki. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. A nie, nie no, wkręca to się ta gierka, jest mega. Dobra. O nie! O! Dobra. Ale się zaczęła impreza. Gdzie? Oknem? Dobra, lecę oknem. Para, co to kurwa jest? Schowaj się, Alex. Padnij. Nie ruszaj się. Nie mogę być nieugodna. Nie dotykam, bo ja to potrafię zjebać, jak się dotknę tylko do klawiatury. Nie ruszaj głową. Ja mam ręce tutaj. Mam ręce tutaj. A zaraz mnie nadepnie. A, bo myślą, że ja trup jestem. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Poziom trudności, misja w ukryciu. Zazwyczaj tutaj pokazywało, słuchaj, Tibor, gdzie się znajdujemy, ale tym razem jakoś nie. Na samym początku gdzieś było misja, ale ja miałem problemy z komputerem na początku. Cięło mi strasznie filmiki. Musiałem zasetować, sterowniki pobrać. Tu już zapomniałem, gdzie to się odbywało, ale zazwyczaj jak się zaczyna misja, to zawsze piszę, gdzie odbywa się dana akcja. Jestem gotowa. Zabij dwóch po lewej. Ja pierdolę. To było ryzykowne. Śpieszymy się. Podawamy się swój styl. Bardzo wydajny. No super wydajny. Kulkaj bym zginął. No taki wydajny? To mój samochód lepiej spala niż ja jestem wydajny w tej grze. Gdzie ona jest? Ja nie widzę. Kaj żeś poszła, dziewucho. Gdzie tutaj? A, dobra. Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. No, cieszę się. Stój. Kurwa, drzwi domu Tarika są otwarte. Gdzie Tarik? Zginął. I teraz, Turcja. Chodźmy. To by było na rzeczy, panie Peter. Faktycznie. I Tibor, no mało brakowało. Fabuła w kodach zawsze była interesująca. No, tu jest mega wciągająca, powiem szczerze. Fajnie by było, gdyby jeszcze mi nie przycinało na samym początku gry filmików, ale teraz jak zainstalowaliśmy ten sterownik, to powinno wszystko hulać. Czysto. Ale tak jest wciągająca ta gra, tak się wkręca. Ja nie wiem, czemu ludzie, którzy lubią Call of Duty, od razu przysiadają do multi. Chodź. A nie do singla. Przecież to jest taka ciekawa ta gierka. Przecież to i tak nie trwa długo. Fabularna rozgrywka. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko barkowe, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan. Dobra, ja na filmikach widzę płynnie, ale wam już przycina. Wkurwia mnie to bardzo. Okej, słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy nasz materiał z Call of Duty Modern Warfare 2. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!